Cierpienie jest pięknem, a zadawanie komuś bólu jest prawdziwym dziełem sztuki. Nie każdy jest do tego zdolny, ja byłem. Cierpienie moich ofiar dawało mi zadowolenie. Po zabiciu natychmiast się uspokajałem. Lepiej spałem i przez jakiś czas nie czułem już potrzeby znalezienia nowej ofiary. Jednak później te pragnienie zadawania cierpienia do mnie wracało. Czułem, że znowu muszę zabijać i pić krew ofiar, niszczyć ludzi i ich majątek. Mieszkająca w Krakowie 48-letnia Helena była bardzo religijna. Do kościoła chodziła niemal codziennie, bo modlitwa odgrywała w jej życiu najważniejszą rolę. Pracując jako pomoc domowa na ulicy Wenecja na Nowym Świecie, każdego dnia wykorzystywała swoją popołudniową przerwę, aby wstąpić do pobliskiego kościoła Sercanek na ulicy Garncarskiej. Tak też było w poniedziałek 21 września 1964 roku. Miała swój stały rytuał. Polegał on na tym, że przed wejściem do świątyni czytała wywieszone klepsydry. Tamtego dnia w tej smutnej lekturze towarzyszyła jej bliska znajoma. Kobiety zamieniły ze sobą kilka słów, głównie współczując rodzinom zmarłych osób, których nazwiska dopiero co pojawiły się na tablicy. W pewnej chwili Helena, nie przerywając rozmowy, kątem oka zauważyła wchodzącego do kościoła mężczyznę. Był młody, przystojny, gładko uczesany. Czerwona tarcza na rękawie jego płaszcza świadczyła o tym, że był uczniem szkoły średniej. Jakiś czas temu zbliżająca się do pięćdziesiątki kobieta otwarcie narzekała w rozmowie z sąsiadką, że w obecnych czasach młodzi ludzie już nie chodzą do kościoła tak chętnie jak dawniej. Dlatego widok wchodzącego do świątyni ucznia bardzo ją ucieszył. Pożegnała się więc ze swoją znajomą i weszła do przedsionka chwilę po nim. Choć rozejrzała się dookoła, nigdzie go nie dostrzegła. Klęczała modląc się. Nagle tuż za sobą usłyszała czyjeś kroki. Odwracając lekko swoją głowę, znów zobaczyła tego samego młodego mężczyznę z czerwoną tarczą na ramieniu. W przeciwieństwie do niej, ewidentnie nie był on zainteresowany rozmową z Bogiem. Nagle zbliżył się do klęczącej kobiety i uderzył ją w plecy. Helena poczuła bardzo bolesne ukłucie. Upadła na betonową posadzkę. Zanim zemdlała, zobaczyła jeszcze, jak młodzieniec wybiegł z kościoła. Ocknęła się dosłownie chwilę później. Lewa strona pleców wciąż ją bolała. Wokół niej nie było nikogo. Z wielkim trudem podniosła się o własnych siłach. Chwiejąc się na nogach, powoli wyszła na ulicę. Podeszła do stojącej przed kościołem kobiety. Nie mogąc złapać oddechu, z trudem opowiedziała jej o tym, co ją właśnie spotkało. W odpowiedzi usłyszała, że powinna zgłosić pobicie na milicję. Helena miała jednak do milicji dość mocno ograniczone zaufanie. A że plecy bolały ją już coraz mniej, zamiast na komisariat udała się na zakupy do sklepu spożywczego. Grzecznie ustawiła się w kolejce jako ostatnia. Pomimo odniesionej rany, zaatakowana w kościele kobieta dokończyła zakupy i spokojnie wróciła do domu. Później poprosiła sąsiadkę o obejrzenie jej rany i założenie opatrunku. Wezwany na domową wizytę lekarz był przekonany, że jego pacjentka otrzymała cios ostrym narzędziem, prawdopodobnie nożem. Wypisał stosowne zaświadczenie i polecił niezwłocznie powiadomić milicję. Ale z tym Helena postanowiła zaczekać do następnego dnia. Tamtego dnia we wrześniu od samego rana coś za mną chodziło. Czułem, że muszę poczęstować kogoś nożem. Przed południem wybrałem sobie dwa moje ulubione noże i wyszedłem z domu. Pomyślałem, że najlepiej będzie pójść do kościoła i zaatakować jakąś modlącą się kobietę. Zajrzałem do jednego, później do drugiego. W żadnym nie było nikogo.
Dopiero w trzecim, zaraz po mnie, weszła do środka taka jedna. Gdy uklękła, dźgnąłem ją w plecy i uciekłem. Schowałem się w pobliskiej bramie. Otarłem palcem krew z ostrza i zliżałem ją. Była jeszcze ciepła. Gdy we wtorek, 22 września, na komendzie dzielnicowej Milicji Obywatelskiej Kraków-Zwierzyniec zgłosiła się 48-letnia Helena, oficer dyżurny potraktował ją dość oschle. Choć z przejęciem opowiedziała o całym zajściu, pokazując przy tym zaświadczenie od lekarza, milicjant spisał służbową notatkę i odesłał kobietę do domu. Zdaniem lekarza, rana była płytka i niegroźna. Nie zagrażała jej zdrowiu, a tym bardziej życiu. Milicjant od razu uznał, że to zwykły incydent, jakie co pewien czas miały miejsce w Krakowie. Pewnie jakiś młodociany chuligan postanowił przeciąć jej płaszcz nożem. Być może z zemsty, bo zwróciła mu uwagę na niegrzeczne zachowanie w kościele. Helena zapamiętała jego młody wiek, fryzurę i czerwoną tarczę. Twarzy nie mogła już sobie przypomnieć. I tak go przecież nie znajdą w tak dużym mieście. Czy dokładnie tak pomyślał oficer dyżurny komendy dzielnicowej? Tego akurat nie wiadomo, choć to bardzo prawdopodobne. Pewne jest natomiast to, że milicjant przyjmujący zgłoszenie o tej napaści nie powiadomił komendy miejskiej. Następnego dnia, około 13, oficer dyżurny z innej komendy dzielnicowej, tym razem na Starym Mieście, odebrał zgłoszenie o ataku na kobietę na ulicy Skawińskiej. Ten milicjant nie zbagatelizował informacji, jak poprzedniego dnia zrobił jego kolega z dzielnicy Zwierzyniec. Na miejsce wysłał milicyjny radiowóz. Ofiary już nie było. 78-letnią Franciszkę odwieziono do krakowskiej kliniki chirurgii Akademii Medycznej. Kilka minut wcześniej, na klatce schodowej, znalazł ją pan Czesław. Od razu ją rozpoznał, ponieważ często widywał ją w osiedlowej stołówce mieszczącej się na pierwszym piętrze budynku, do którego właśnie wszedł. Najpierw pomyślał, że starsza kobieta po prostu zasłabła na schodach i przewróciła się. Przyniósł jej krzesło ze stołówki, pomógł na nim usiąść. Jednak gdy tylko powiedziała mu, że uderzył ją jakiś młody chłopak i od tego czasu nie może ruszać nogami, natychmiast wezwał pogotowie ratunkowe. Lekarka z pogotowia od razu zorientowała się, że nie było to zwykłe pobicie. Ofiara miała na plecach ranę zadaną ostrym narzędziem. 78-latka wciąż traciła i odzyskiwała przytomność. Wezwano funkcjonariuszy z grupy dochodzeniowej oraz techników kryminalistycznych. Ci jednak nie znaleźli na klatce schodowej żadnych śladów mogących pomóc w identyfikacji napastnika. Świadek także niewiele pomógł. Znacznie więcej milicjantom powiedziała sama ofiara, którą kilka dni później przesłuchano w szpitalu, o czym 25 lat później w swojej książce Kto zabija człowieka napisał Bogusław Sygit. Wchodząc po schodach na pierwsze piętro, usłyszała za sobą czyjeś kroki. Odwróciła się. Zobaczyła biegnącego w jej stronę młodego mężczyznę w wieku 17, może 18 lat, średniego wzrostu, o ciemnych włosach i okrągłej, rumianej twarzy. Na rękawie krótkiego letniego płaszcza w kolorze kawy z mlekiem naszytą miał czerwoną tarczę szkolną. Franciszka nigdy wcześniej nie widziała tego młodzieńca, a mimo to nie była zaniepokojona jego obecnością. Na stołówkę, w której pracowała, przychodziło wielu uczniów i studentów. Dlatego pomyślała, że i ten młody człowiek po prostu spieszył się na obiad. Odwróciła się od niego tyłem, kontynuując pokonywanie kolejnych stopni schodów. Przesunęła się nawet lekko w prawo, aby zrobić mu miejsce. Spodziewała się, że lada moment ją wyprzedzi. To jednak nie nastąpiło. Zamiast tego Franciszka poczuła silne uderzenie w plecy, pomiędzy prawą łopatką a kręgosłupem. Więcej już nie pamiętała, ponieważ niemal natychmiast straciła przytomność i upadła na schody. W szpitalu okazało się, że cios nożem uszkodził jej nerw. To dlatego nie mogła poruszać nogami.
Czy był to tylko chuligański wybryk? Czy może ktoś chciał ją zabić? Na to pytanie kobieta nie potrafiła odpowiedzieć. W rozmowie z milicjantami zarzekała się, że nie miała żadnych wrogów, a już na pewno nie wśród szkolnej młodzieży. Prowadzący śledztwo funkcjonariusze milicji byli bezradni. Żadnych śladów napastnika. Opis jego wyglądu był zbyt ogólny. Nawet jeśli faktycznie był uczniem szkoły średniej, odnalezienie go w Krakowie mogło się okazać szukaniem igły w stogu siana. A co jeśli płaszcz z czerwoną tarczą nie należał do niego? Jeśli go ukradł, wtedy lista potencjalnych sprawców byłaby jeszcze dłuższa. A przecież nie było nawet motywu. Znaleziona na schodach ofiara wciąż miała przy sobie sporą gotówkę, więc od razu wykluczono motyw rabunkowy. Wrogów też nie miała, więc zemsta wydawała się także mało prawdopodobna. Motyw seksualny? Wątpliwe z powodu podeszłego wieku ofiary. A nawet gdyby młody sprawca faktycznie okazał się jakimś seksualnym dewiantem, czy próbowałby zaatakować swoją ofiarę w biały dzień, tuż przed stołówką, do której zaglądało dziennie ponad 100 osób? I każda z nich musiała wejść do jadalni lub z niej wyjść, dokładnie tymi samymi schodami. Milicjantom od samego początku nic do siebie nie pasowało. Gdy tylko zobaczyłem na ulicy tamtą staruszkę, od razu wiedziałem, że ją zadźgam. Poczułem nagłą potrzebę jej zabicia. Dość długo ją śledziłem. Kiedy weszła do kamienicy, odczekałem chwilę i wszedłem za nią. Dopadłem ją na półpiętrze, uderzyłem nożem w plecy. Upadła na schody i w ogóle się nie ruszała. Dlatego pomyślałem, że ją zabiłem. Nagle poczułem, jak oczy zachodzą mi mgłą. Przez chwilę kompletnie nic nie widziałem. Później uciekłem. Gdy kilka dni później nieznany sprawca zaatakował kolejną starszą kobietę, krakowscy milicjanci byli już pewni, że w ich mieście zaczął grasować groźny, nieobliczalny szaleniec. We wtorkowy wieczór 29 września 1964 roku, 8 dni po ataku w kościele, oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej MO otrzymał bardzo podobne w treści zgłoszenie. Na Starym Mieście, w przedsionku kościoła Sióstr Prezentek na ulicy Świętego Jana 7, doszło do ataku nożownika na modlącą się staruszkę. Ofiarą była 86-letnia Maria. Pogotowie zabrało ją do szpitala kilka minut po 20, zanim jeszcze na miejsce dojechał milicyjny radiowóz. Funkcjonariusze przesłuchali jedną z sióstr zakonnych. To ona znalazła ranną kobietę. Zakonnica zeznała, że dobrze znała ofiarę. Pobożna staruszka często przychodziła, aby posprzątać w kościele. Początkowo wszystko wskazywało na to, że staruszka zasłabła. Siostry wyniosły ją z przedsionka i ułożyły na ławce. Później wezwały pogotowie. Zdaniem Andrzeja Snopkowskiego, byłego milicjanta biorącego udział w śledztwie i późniejszego autora książki Trzy wyroki, zanim Maria straciła przytomność, zdążyła jeszcze powiedzieć, że mężczyzna, który ją uderzył, był młody. Lekarz pogotowia bardzo szybko zorientował się, że nie było to zwykłe pobicie. Kilkucentymetrowa rana cięta na plecach kobiety wskazywała wyraźnie, że sprawca napadu posłużył się nożem. Sinienie warg oraz kłopoty z oddychaniem świadczyły, że ostrze przebiło płuca. 86-latka trafiła na stół operacyjny w stanie agonalnym. Nie odzyskała już przytomności. Zmarła kilka godzin później. Plotka o grasującym w mieście nożowniku błyskawicznie rozniosła się po całym Krakowie i zaczęła żyć własnym życiem. Od tego momentu na milicyjne komisariaty zaczęły zgłaszać się kobiety w różnym wieku. Wszystkie zgodnie twierdziły, że widziały tajemniczego mężczyznę z nożem w ręku, że śledził je lub kogoś, kogo znały, że był młody i przystojny. Tylko opisy jego wyglądu różniły się w zależności od miejsca, w którym go widziano.
Niektóre kobiety twierdziły, że miał nie więcej niż 18 lat. Inne były pewne, że co najmniej 25. Raz był wysoki, raz niski, raz chudy, a innym razem dość krępej budowy. Takich zgłoszeń było kilkadziesiąt. Mieszkanki Krakowa ogarnęła panika. Przestały wychodzić z domów, a gdy już musiały, pod płaszcze w okolicach pleców wkładały pokrywy od garnków, a nawet patelnie. O tajemniczym napastniku napisały krakowskie gazety. Dziennikarze szybko nazwali go wampirem z Krakowa, co jeszcze bardziej podsyciło strachu ludzi. W ustnych przekazach liczba jego ofiar rosła w szybkim tempie. Ktoś widział zakrwawioną studentkę w parku, ktoś inny zamordowaną w bramie dozorczynię. Czyjaś siostra od kilku dni nie dawała znaku życia. To na pewno robota krakowskiego wampira. Ale milicjanci z grupy dochodzeniowej nie potwierdzali kolejnych rewelacji. Ich zdaniem poszukiwany sprawca zaatakował w drugiej połowie września 1964 roku trzy razy. Sprawdzono wszystkie tropy. Zatrzymano kilku młodych chuliganów mieszkających w sąsiedztwie ofiary. Jedną z ich ulubionych rozrywek było dokuczanie starszym kobietom. 86-letnia ofiara nożownika kilka dni przed swoją śmiercią złożyła na nich doniesienie na milicji. Czy zabójczy atak w kościele był ich zemstą? Nie mający żadnego innego tropu, milicjanci ostrożnie założyli, że to prawdopodobne. Szybko ich aresztowano i jeszcze szybciej wypuszczono. Milicja nie miała dowodów, za to chuligani mieli mocne alibi. Śledztwo stanęło w martwym punkcie. Na początku października prokuratura postanowiła oficjalnie połączyć ze sobą trzy oddzielne dotąd sprawy ataków nożownika na kobiety. Jednak milicyjne śledztwo wciąż stało w miejscu. Żadnych nowych śladów, żadnych kluczowych zeznań świadków, żadnych podejrzanych. Funkcjonariusze postanowili wykorzystać ostatnią deskę ratunku i zwrócili się o pomoc do mieszkańców Krakowa. Tydzień później prasa opublikowała specjalny komunikat Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej. W okresie od 21 do 29 września bieżącego roku w rejonach obiektów sakralnych w Krakowie miały miejsce wypadki uderzenia w plecy ostrym narzędziem trzech starszych kobiet, które doznały uszkodzenia ciała w postaci rany kłutej. Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej w Krakowie prowadzi energiczne śledztwo celem wykrycia sprawcy. Osoby mogące udzielić informacji w tej sprawie proszone są o pilny kontakt z milicją. Jednocześnie w tym samym artykule prasowym milicja próbowała walczyć z pojawiającymi się plotkami o innych atakach, zapewniając, że poza tymi trzema nie doszło w Krakowie do innych podobnych napadów nożownika. Intensywne poszukiwania tajemniczego wampira trwały kilka miesięcy. Pisarz i dziennikarz Przemysław Semczuk w poświęconej tej sprawie książce zatytułowanej M jak morderca wspominał, że milicjanci sprawdzili blisko 1000 podejrzanych. W tej grupie znalazły się osoby chore psychicznie, gwałciciele oraz znani milicyjni chuligani. Wygląd ponad połowy sprawdzonych mężczyzn mniej lub bardziej pasował do sporządzonych na podstawie zeznań świadków portretów pamięciowych sprawcy. I co? I nic. Zero postępów. Choć milicyjna grupa operacyjna nie została rozwiązana, 9 stycznia 1965 roku śledztwo zostało oficjalnie umorzone. Powód typowy. Brak wykrycia sprawcy. Tymczasem tajemniczy nożownik jakby zapadł się pod ziemię, a jego ataki na kobiety całkowicie ustały. Milicjanci po cichu liczyli na to, że sprawca trafił już do więzienia za jakieś inne przestępstwo. Ewentualnie być może jako osoba chora psychicznie wylądował w szpitalu. Tak czy inaczej, funkcjonariusze mieli nadzieję, że złowrogi wampir już nigdy nie wróci. On miał jednak zupełnie inne plany. I jak się miało w przyszłości okazać, po ataku w kościele na 86-letnią Marię zrobił sobie jedynie dłuższą przerwę. 16 miesięcy później wampir z Krakowa
powrócił. To była niedziela 13 lutego. Już samego rana poczułem nagłą potrzebę dźgnięcia kogoś. Dlatego pojechałem na kopiec Kościuszki. Wiedziałem, że jest tam wiele różnych miejsc, gdzie będę mógł spotkać jakąś samotną osobę. Gdy byłem już na miejscu, uznałem, że samo dźgnięcie to będzie dla mnie za mało, więc postanowiłem kogoś zabić. Nagle zauważyłem wyłaniającego się z mgły chłopca ciągnącego sanki. Zawsze dziwiłem się ludziom, że narzekają i unikają 13. A tymczasem okazało się, że 13 może być wspaniałym dniem. Ferie zimowe roku 66 przywitały uczniów krakowskich szkół wyjątkowo złą pogodą. 13 lutego od samego rana było bardzo mroźnie. Do tego wokół unosiła się gęsta mgła, w niektórych miejscach niemal uniemożliwiająca widoczność na odległość większą niż kilka metrów. A mimo to organizatorzy przygotowujący szkolne zawody saneczkowe na kopcu Kościuszki uznali, że nic nie może popsuć dobrej zabawy. Co prawda jeszcze przed 9:00 członkowie Krakowskiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki zastanawiali się, czy może nie powinni odwołać zaplanowanych na ten dzień konkursów. Jednak widok coraz większej liczby uśmiechniętych dzieci ciągnących za sobą sanki i zmierzających od samego rana na kopiec Kościuszki ostatecznie sprawił, że zawodów postanowiono nie przekładać. Żaden z organizatorów jakoś nie miał odwagi zakomunikować szczęśliwym dzieciakom, że przybyli na próżno, że nie będą mogli wziąć udziału w zjeżdżaniu na sankach z górki na czas, że nie otrzymają szansy na zdobycie nagrody za pokonanie toru z przeszkodami, że po zakończonych zawodach nikt nie poczęstuje ich zapowiadanymi wcześniej pieczonymi kiełbaskami i gorącą zupą. Dorośli może by to jeszcze jakoś zrozumieli, ale rozczarować dzieci? Tego akurat nikt nie chciał. Przybyły dzieci w różnym wieku z różnych krakowskich szkół. Niektórzy przyszli sami, inni z rodzicami. Pomimo ponurej pogody wokół unosiła się atmosfera wielkiego, rodzinnego pikniku. Zanim rozpoczęły się pierwsze konkursowe zjazdy, organizatorzy pozwolili kilku chłopcom wystartować w charakterze przecieraczy toru. Zwłaszcza jeden z nich wykazywał się ogromnym zapałem w tej konkurencji. 11-letni Leszek nie powiedział tego dnia rodzicom, że wybiera się na zaśnieżony kopiec Kościuszki. Z domu wyszedł dopiero wtedy, gdy oboje udali się do pracy. Jego ojciec, jako kierowca krakowskiej taksówki, oraz matka, szefowa kuchni w jednej z restauracji, nie mieli w niedzielę wolnego. I choć jako przecieracz toru radził sobie lepiej niż jego koledzy, do samych zawodów nie został już dopuszczony przez organizatorów. Jego stare drewniane sanki nie spełniały wymogów regulaminu zawodów. Ktoś decyzyjny stwierdził, że dwa złamane szczebelki sanek mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia innych zjeżdżających dzieci. Uznano, że gdyby podczas zjazdu 11-latek nieszczęśliwie z kimś się zderzył, mogłoby dojść do groźnego zranienia, nawet wybicia oka. Przecież o wypadek na sankach nie było trudno. A w tak gęstej mgle ryzyko potencjalnej kolizji na torze wzrastało jeszcze bardziej. Dochodziła 11:00, gdy załamany, zawiedziony Leszek pomimo wielu swoich próśb i błagań dowiedział się, że decyzja organizatorów jest nieodwołalna. Chłopiec pozostał jeszcze przez chwilę przy torze, przetarł swoje okulary, a następnie płacząc odszedł na bok, znikając we mgle. Nieco ponad godzinę później jeden z uczestników zawodów był już tak zmarznięty, że postanowił wrócić do domu przechodząc przez Las Wolski. Z powodu panującej mgły skręcił jednak w niewłaściwą ścieżkę. W pewnym momencie zobaczył przed sobą chłopca w okularach, leżącego na śniegu z podkurczonymi nogami. Obok były połamane sanki. W pierwszej chwili pomyślał, że zemdlał. Postanowił go ocucić. Przez chwilę klepał go po twarzy, a nawet natarł śniegiem.
krzyczał, aby się ocknął. Na próżno. Dlatego, gdy tylko dostrzegł zbliżającego się w ich stronę mężczyznę, natychmiast poprosił o pomoc. Poinformował, że nie może obudzić nieprzytomnego chłopca. Przypadkowy przechodzień przeprowadził sztuczne oddychanie. Nie pomogło, więc postanowił pobiec po dyżurującego na pobliskim kopcu Kościuszki lekarza z pogotowia ratunkowego. Po kilku minutach wrócili razem. Lekarz zbadał nieprzytomnemu chłopcu puls. Nie wyczuł go. Bez chwili zawahania rozpiął dziecku granatową kurtkę i przeciął szaro-niebieski sweter, aby zrobić masaż serca. Nagle poczuł na swojej dłoni coś mokrego i lepkiego. Od razu domyślił się, że była to krew. Wezwana na miejsce przez radiotelefon karetka pogotowia przyjechała kilka minut później. Drugi lekarz potwierdził to, co wcześniej stwierdził dyżurny lekarz zawodów. Chłopiec był już martwy. Już tylko pobieżne oględziny jego drobnego ciała nie pozostawiały żadnych wątpliwości. 11-latek w okularach został zamordowany. Na miejsce zbrodni wezwano milicję. Kilka dni później gazeta Echo Krakowa opublikowała wstrząsające okoliczności śmierci ucznia szkoły podstawowej. Sekcja zwłok dokonana w Zakładzie Medycyny Sądowej wykazała, że chłopiec zginął od ciosów nożem. Stwierdzono kilkanaście ran, w tym śmiertelne, w okolicy serca i rdzenia pacierzowego. Rany kłute sięgały około 10 cm w głąb ciała. Szczególnie liczne były ślady ukłuć na plecach ofiary. Śmierć nastąpiła wskutek wewnętrznego wylewu krwi, spowodowanego licznymi ranami. Milicja natychmiast zarządziła blokadę całego kompleksu Lasu Wolskiego oraz Kopca Kościuszki. Do szczegółowych przeszukiwań tych terenów oddelegowano ponad 100 funkcjonariuszy. Ich praca trwała do późnych godzin nocnych. Pomimo ogromnego zaangażowania milicjantów, nie trafiono na jakikolwiek ślad sprawcy. Gdy tylko poczułem w sobie chęć zabijania, nie mogłem już przestać myśleć o tym, gdzie mógłbym znaleźć swoją ofiarę. Szukałem miejsc odludnych, najlepiej oddalonych od centrum miasta, miejsc, gdzie znalazłbym się sam na sam z kimś, kogo mógłbym zabić. Choćby przez kilka sekund, ale sam na sam, bez żadnych świadków. Gdy tak nie było, po prostu rezygnowałem z zabijania, ale gdy tylko znalazłem dogodne warunki, ogarniało mnie wtedy ogromne podniecenie, którego nie mogłem już opanować. W ciągu następnych kilku dni w prasie pojawiło się mnóstwo milicyjnych ogłoszeń skierowanych do mieszkańców Krakowa. Proszono w nich o meldowanie o wszelkich niecodziennych wydarzeniach oraz informowanie milicji o obecności podejrzanych osób, które w dniu zabójstwa chłopca kręciły się w okolicach miejsca zbrodni. Na dzielnicowe komisariaty zaczęło się wkrótce zgłaszać wielu potencjalnych świadków, ale ich zeznania praktycznie nie wnosiły niczego do śledztwa. Funkcjonariusze operacyjni sprawdzili ponad 100 podejrzanych osób, głównie tych, którzy wcześniej karani byli za popełnienie przestępstw kryminalnych. Z listy skreślano kolejne wytypowane nazwiska: nożownicy, gwałciciele, pedofile, osoby chore psychicznie. Wszyscy przedstawiali żelazne alibi. Poszukiwanie sprawcy wydawało się być szukaniem igły w stogu siana. Tym bardziej, że jak podkreślił po latach w swojej książce Trzy wyroki, były milicjant biorący udział w tym śledztwie, Andrzej Snopkowski, Kraków był wyjątkowo ogromnym stogiem siana, a igła należała do tych mikroskopijnych. Na polecenie komendanta wojewódzkiego do prowadzenia śledztwa powołano w Komendzie Miejskiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie specjalną grupę operacyjną o kryptonimie 17. W jej skład weszło wielu najbardziej doświadczonych oficerów. Głównie tych, którzy wcześniej uczestniczyli w śledztwach dotyczących najbardziej brutalnych zabójstw.
Wszystkim potencjalnym świadkom czy informatorom zapewniano całkowitą anonimowość. Wkrótce pojawiły się pierwsze rysopisy podejrzanych osób kręcących się w pobliżu kopca Kościuszki. Większość doniesień wskazywała na bardzo młodego mężczyznę w wieku około 18 lat, no może 20. O ciemnych włosach, starannie uczesanych na wzór zagranicznych aktorów. Uwagę świadków zwrócił fakt, że wyraźnie nie był on zainteresowany zawodami. Zamiast tego z wielką uwagą przyglądał się uczniom oddalającym się od kopca. Nauczyciel, który wybrał się na zawody ze swoją klasą, także widział młodego mężczyznę. Szedł w stronę lasku, w którym doszło później do zbrodni. Towarzyszył mu niski chłopiec ciągnący sanki. Starszy trzymał młodszego za rękę. Szkolny pedagog podejrzewał, że był to po prostu ojciec z synem, ale na wszelki wypadek postanowił poinformować o tym milicję. Na komisariat zgłosił się świadek, który widział, jak w pobliskie krzaki weszło dwóch uczniów, starszy i młodszy. Po chwili wybiegł z nich tylko ten starszy, który po kilku sekundach zniknął w panującej mgle. Świadek nie zauważył jednak, aby ten młodszy uczeń miał ze sobą sanki. Im więcej podobnych relacji otrzymywali śledczy, tym bardziej się one wzajemnie wykluczały. Podejrzany raz był chłopcem, innym razem mężczyzną. Miał wąsy lub był gładko ogolony. Nosił czapkę lub beret. Albo w ogóle nie posiadał żadnego nakrycia głowy, a jego starannie uczesana fryzura była dobrze widoczna. Do wykrycia sprawcy zaangażowano wszystkie ogniwa jednostek milicyjnych. Specjalna grupa koordynująca śledztwo pracuje w dzień i w nocy. Energiczne śledztwo toczy się nieprzerwanie. Na milicję zgłosiło się już kilkadziesiąt osób. Informacje przekazane przez niektóre z nich okazały się bardzo interesujące. Milicja w dalszym ciągu będzie korzystać z pomocy mieszkańców Krakowa. Oprócz kilku obiecujących tropów pojawiły się także te fałszywe. Dopiero jakiś czas później okazało się, że kilku uczniów zgłosiło na milicję całkowicie zmyśloną historię o zauważeniu potencjalnego sprawcy zabójstwa. Chcieli po prostu zdobyć popularność wśród kolegów ze swojej klasy, jak ci, którzy współpracowali z milicją, pomagając schwytać groźnego mordercę. Ubrani po cywilnemu milicjanci pojawili się nawet na pogrzebie chłopca. Liczyli, że wśród żałobników być może pojawi się także zabójca. Wytypowano co prawda kilku dziwnie zachowujących się mężczyzn, ale po ich dokładnym sprawdzeniu okazało się, że nie mieli oni z tą potworną zbrodnią nic wspólnego. Po dwóch miesiącach sprawa utknęła w martwym punkcie. I właśnie wtedy wampir z Krakowa przypomniał o sobie w charakterystyczny dla siebie wyjątkowo brutalny sposób. To było chyba gdzieś w połowie kwietnia. Znów poczułem to moje natchnienie. Chęć zabicia kogoś całkowicie opanowała mój umysł. Nie mogłem jeść i spać. Czułem, że muszę zrobić użytek z mojego noża. Dość długo szukałem odpowiedniego miejsca. W końcu wszedłem do jednej z kamienic. Stanąłem w ciemnym rogu i cierpliwie czekałem. Po chwili z pierwszego piętra zeszła mała dziewczynka. W ogóle mnie nie zauważyła. Kiedy podeszła do skrzynki na listy, wiedziałem już, że nie mogę zmarnować takiej okazji. Czwartek, 14 kwietnia 1966 roku. Kamienica przy ulicy Sobieskiego w Krakowie. Dochodziła 14, gdy 8-letnia Małgosia wyszła z mieszkania, aby wyciągnąć ze skrzynki pocztowej wrzucone przez listonosza listy. Nie zdawała sobie sprawy, że tuż za nią czaiło się zło w najczystszej postaci. Zaatakował od tyłu, błyskawicznie, niczym najdzikszy drapieżnik. Lewą ręką chwycił dziewczynkę za szyję, prawą uderzał, najpierw w plecy, w okolice łopatek. Później odwrócił swoją ofiarę, trafiając ostrzem w brzuch i klatkę piersiową. Łącznie zadał 8 ciosów.
uciekł, gdy tylko ośmiolatka upadła bezwładnie na posadzkę. Był święcie przekonany, że zabił. Dokładnie tak, jak planował od samego rana. Noża nie schował od razu. Najpierw zlizał z niego jeszcze ciepłą krew. Choć obrażenia dziewczynki były bardzo poważne, ośmiolatka po kilku minutach nie tylko odzyskała przytomność, ale udało się nawet stanąć na nogi. Z wielkim trudem pokonała skrzypiące stopnie schodów prowadzących na pierwsze piętro prosto do jej domu. Najpierw zakrwawioną córkę zobaczyła matka, później ojciec. Na ich pytanie, co się stało, dziewczynka odpowiedziała tylko, że jakiś pan ją pobił. Wezwane pogotowie ratunkowe natychmiast zabrało Małgosię do szpitala. Kwadrans później na miejscu zdarzenia pojawiły się pierwsze milicyjne radiowozy. Śladów było niewiele. Krwawy odcisk podeszwy buta na betonowej posadzce. Sfotografowano go, choć i tak jego identyfikacja wydawała się niemożliwa. Był za bardzo rozmazany i praktycznie mógł należeć do każdego. Podobnie jak odcisk palca znaleziony na klamce drzwi wejściowych. Teoretycznie mógł te ślady zostawić sprawca, ale równie dobrze mogły one należeć do ratownika medycznego, mieszkańca kamienicy lub przypadkowego przechodnia, bo jeszcze zanim na miejsce przybyli milicjanci, przed kamienicą zebrał się już ogromny tłum gapiów. Nikt jednak niczego nie widział, niczego nie podejrzewał i niczego podejrzanego nie słyszał. W przeciwieństwie do zaatakowanej dziewczynki, ale ona w stanie ciężkim trafiła na operacyjny stół. I nikt nie wiedział, czy lekarze będą w stanie ją uratować. Informacja o dokonanym napadzie natychmiast trafiła do członków grupy operacyjnej 17. Wszystko pasowało do sprawcy, którego intensywnie poszukiwali od 2 miesięcy. Ofiarą było dziecko. Narzędziem zbrodni był nóż. Sprawca zaatakował znienacka, zadając wiele ciosów w różne części ciała. Później uciekł, niezauważony przez nikogo. Nagle milicjanci niespodziewanie otrzymali informację, że dziewczynka odzyskała przytomność. Jej stan, zdaniem lekarzy, nadal był ciężki, ale stabilny. Była właśnie przygotowywana do operacji chirurgicznej. Funkcjonariusze od razu zdali sobie sprawę, że mogła to być dla nich jedyna szansa na uzyskanie od niej jakichkolwiek informacji na temat sprawcy, ponieważ nikt nie był wówczas w stanie zagwarantować, że Małgosia przeżyje czekającą ją skomplikowaną operację. Początkowo personel szpitala nie chciał nawet słyszeć o pozwoleniu na przesłuchanie. Dopiero gdy milicjanci przyznali, że atak na nią mógł mieć związek z głośnym zabójstwem 11-letniego Leszka sprzed 2 miesięcy, lekarze pozwolili śledczym na krótką rozmowę z dziewczynką. Gdy milicjanci zobaczyli ją po raz pierwszy, uczesana w 2 warkocze Małgosia siedziała na szpitalnym łóżku, podtrzymywana przez 2 pielęgniarki. Mówiła z wielkim trudem, tworząc nieskładne, urwane zdania. Była jednak na tyle świadoma, że potrafiła opisać wygląd pana, który ją pobił. Wkrótce okazało się, że dziewczynka, pomimo ogromnej traumy, jaką przeżyła, była niezwykle spostrzegawcza i miała znakomitą pamięć. Najpierw zaczął ją dusić, później uderzył w brzuch. Poczuła ukłucie, wiele ukłuć. Był wysoki czy niski? Taki jak jej tatuś. Chudy czy gruby? Podobny do tatusia. Stary czy młody? Młodszy od tatusia. Włosy? Ciemne, zaczesane do tyłu. Jak był ubrany? Jasny płaszcz, a pod nim biała koszula. Kolor oczu? Nie pamiętała. Jak wyglądał nóż? Nie widziała. Po 5 minutach obecny przy przesłuchaniu lekarz przerwał zadawanie kolejnych pytań. Już najwyższy czas skończyć. Dziecko musiało zostać niezwłocznie przeniesione na salę operacyjną. Następnego dnia
Echo Krakowa poinformowało swoich czytelników o pierwszej pozytywnej wiadomości związanej z tą wstrząsającą sprawą. Jednocześnie podkreślano, że milicjanci zaczęli łączyć atak na dziewczynkę ze śmiercią 11-letniego chłopca w okolicach Kopca Kościuszki. Ciężko ranna dziewczynka, znajdująca się od wczoraj na oddziale chirurgicznym szpitala w Nowej Hucie, została natychmiast poddana niezbędnej operacji. Zdaniem lekarzy całkiem dobrze ją zniosła, a jej stan rokuje nadzieję na poprawę jej zdrowia. Milicja prowadzi w tej sprawie energiczne śledztwo. Jest to całkowicie zrozumiałe, jako że ten zbrodniczy napad na 8-latkę zawiera w sobie wiele podobieństw do zbrodni dokonanej 2 miesiące wcześniej na 11-letnim chłopcu. Wtedy milicjanci nie dysponowali praktycznie żadnymi wiarygodnymi tropami. Teraz nastąpił dość wyraźny przełom. Mieli rysopis sprawcy. Może jeszcze nie był na tyle dokładny, na ile by chcieli, ale pochodzący od ofiary, a więc najlepszego z możliwych źródeł. Ustalono, że mężczyzna, którego szukali, miał od 18 do 25 lat. Wzrost około 175 cm. Włosy ciemne, uczesane do tyłu. Normalna budowa ciała, twarz pełna. Niewiele, ale zawsze coś. Milicjanci wiedzieli, że zanim go schwytają, czeka ich jeszcze wiele nieprzespanych nocy. Wiedzieli również, że po tym jak prasa publikowała coraz więcej artykułów o tajemniczym nożowniku, jedynie kwestią czasu był wybuch paniki wśród mieszkańców Krakowa. Nie pomylili się. Bardzo mnie cieszyły te wszystkie artykuły w gazetach na mój temat. Byłem naprawdę dumny z tego, co udało mi się zrobić. Nikt mnie nie znał, a mówili o mnie wszyscy. Po każdym tym czynie przez jakiś czas nosiłem przy sobie nóż i nawet nie starałem się ukrywać zwłok. A przecież mógłbym. Największą chwilą radości było to, że po zabiciu ścierałem palcem krew z noża, a później go oblizywałem. Robiłem to jak najszybciej, w pierwszej lepszej bramie. Śledztwo nabrało tempa. Do 17 przydzielono 3 nowych funkcjonariuszy. Cała grupa operacyjno-śledcza liczyła teraz 20 osób, zdeterminowanych, aby za wszelką cenę dopaść nieuchwytnego nożownika. Założono, że zabójstwo 11-latka z lutego oraz usiłowanie zabójstwa 8-latki z kwietnia mogły nie być jedynymi atakami tego samego sprawcy. Jeszcze raz sprawdzano stare sprawy, próbując wyłapać wszelkie podobieństwa. Wkrótce okazało się, że przeczucie milicjantów były jak najbardziej słuszne. Zwłaszcza 3 ataki krakowskiego wampira we wrześniu 1964 roku wydawały się idealnie pasować do nożownika. Co prawda dobór ofiar był zupełnie inny, bo wtedy celem były starsze kobiety. Teraz atakował dzieci, ale pozostałe elementy modus operandi wyglądały znajomo. Narzędziem zbrodni był nóż, który napastnik zabierał ze sobą z miejsca zbrodni. Ofiarom nie ginęły żadne przedmioty ani posiadane przez nich pieniądze. Sprawca grasował w tych samych rejonach miasta. Atakował z zaskoczenia. Działał błyskawicznie, a po zadanych ciosach od razu znikał. Na swoje cele wybierał osoby słabsze, które teoretycznie nie miały żadnej szansy na skuteczną obronę przed zadawanymi ciosami. Poza tym wydawało się, że nie miał żadnego motywu, a swoje ofiary dobierał zupełnie przypadkowo. Wyglądało na to, że na decyzję o ataku wpływ miały głównie okoliczności, a więc odpowiednie miejsce i czas. Takie nieprzewidywalne działanie sprawcy sprawiało, że niemożliwe wydawało się przewidzenie tego, gdzie i kiedy dojdzie do kolejnego ataku. A że wcześniej czy później do niego dojdzie, było raczej pewne. Jeśli okryty złą sławą wampir z Krakowa powrócił, to dlaczego zrobił sobie aż tak długą przerwę? Najbardziej prawdopodobne wydawały się 2 odpowiedzi.
Śledczy zaczęli podejrzewać, że mógł on być recydywistą, który krótko po zabójstwie 86-letniej Marii trafił na kilkanaście miesięcy do więzienia z powodu popełnienia zupełnie innego przestępstwa. Po wyjściu wrócił do mordowania. Jeśli nie kryminalista, to może człowiek chory psychicznie. Ktoś, kto po serii ataków z września 64 roku trafił do zamkniętego ośrodka lub szpitala psychiatrycznego. Gdy jego stan się poprawił i został zwolniony do domu, postanowił dokończyć to, co wcześniej rozpoczął. Czy podczas prawdopodobnie przymusowej przerwy uznał, że dzieci stanowić będą dla niego znacznie łatwiejszy cel? Bardzo możliwe. Było coś jeszcze, co różniło stare i nowe ataki. Bardzo spostrzegawcza 8-letnia Małgosia nie zauważyła na jego ramieniu czerwonej tarczy, wskazującej na to, że był uczniem szkoły średniej. A właśnie na nią zwracali uwagę świadkowie poprzednich napaści. Czy przestał ją nosić, ponieważ uznał, że dzięki temu trudniej będzie go namierzyć? Śledczy nie mogli tego wykluczyć. Właśnie ta czerwona tarcza oraz bardzo młody wiek wampira, który podkreślali świadkowie, skłoniły milicjantów do założenia, że zabójca w latach od 64 do 66 roku był uczniem jednej z krakowskich szkół średnich. Technikum czy liceum? Ta wiedza znacznie zawęziłaby krąg podejrzanych, ale takich wiadomości oczywiście nie było. Dlatego postanowiono sprawdzić wszystkie krakowskie szkoły średnie. W tej akcji brał udział także milicjant Andrzej Snopkowski, który po latach wspominał o tym w swojej książce Trzy wyroki. Przeprowadzono setki rozmów z dyrektorami szkół, nauczycielami, uczniami oraz uczennicami. Sprawdzono obecności wszystkich uczniów w szkole w dniach, kiedy doszło do ataków przypisanych wampirowi. Jedną ze sprawdzanych szkół było technikum energetyczne przy ulicy Loretańskiej. Tam po raz pierwszy milicjanci z grupy operacyjno-śledczej poznali nazwisko ekscentrycznego ucznia piątej klasy. Nazywał się Karol Kot i pasował do większości rysopisów, które posiadali przy sobie milicjanci. Miał 20 lat. Ciemne włosy, które zaczesywał do tyłu na wzór zagranicznych aktorów czy piosenkarzy. Miał około 170-175 cm wzrostu. Nosił jasny płaszcz. I był wielkim miłośnikiem noży, które z wielkim zapałem kolekcjonował. To właśnie takie niecodzienne hobby zwróciło uwagę śledczych. Gdy po sprawdzeniu szkolnego dziennika okazało się, że w dniu, w którym zaatakowana została 8-letnia Małgosia, Karol Kot skończył lekcję o 13, a więc niespełna godzinę przed atakiem na dziewczynkę, milicjanci z grupy 17 postanowili przyjrzeć się temu uczniowi nieco bliżej. Na początek postanowiono prześwietlić jego przeszłość i to w najdrobniejszych szczegółach. Od zawsze byłem bardzo ambitny. Chciałem zostać kimś. Mieć dobre stanowisko, coś znaczyć w społeczeństwie. Fascynowała mnie żelazna dyscyplina i twarde życie. Moim największym marzeniem było zostać wojskowym, najlepiej komandosem. Takim odważnym, twardym, zawsze zachowującym zimną krew. Miałem też wiele innych marzeń, z których spełniło się tylko jedno. Chciałem zostać katem ludzi. I byłem. Karol Kot urodził się 18 grudnia 1946 roku w Krakowie. Pochodził z rodziny inteligenckiej. Jego ojciec był inżynierem w wojskowych zakładach remontowych. Matka pracowała na etacie w dzielnicowym zarządzie Ligi Kobiet. Gdy miał 8 lat, na świat przyszła jego siostra. Wtedy mały Karol poczuł, że jego beztroskie dzieciństwo przybrało nagle zły dla niego obrót. Dziewczynka jako najmłodszy członek rodziny Kotów wymagała poświęcenia jej najwięcej uwagi. I właśnie o to jej starszy brat był szalenie zazdrosny. Uważał, że rodzice niesłusznie ją faworyzują. Nie mógł się z tym pogodzić.
gdy tylko zostawał z siostrą sam na sam, dokuczał jej. Gdy nieco podrósł, zaczął ją także bić. Oczywiście tak, aby wiecznie zapracowani rodzice nie zauważyli na jej ciele żadnych śladów. Wszyscy jego szkolni nauczyciele byli raczej zgodni w tym, że Karol nie był zbyt dobrym uczniem, choć jakoś dawał sobie radę z każdym przedmiotem. Na pewno odznaczał się wyjątkowym zdyscyplinowaniem. Pedagodzy podkreślali też to, że był grzecznym i spokojnym uczniem. Innego zdania byli jednak jego koledzy ze szkoły. Karol nie był przez nich lubiany. Wyśmiewali go i dokuczali mu przy każdej możliwej okazji. On natomiast za wszystkie zniewagi odwdzięczał się im pięściami. Był wyjątkowo silnym nastolatkiem, więc z większości takich pojedynków wychodził zwycięsko. Często wykorzystując w takich starciach mocne uderzenie zewnętrzną krawędzią otwartej dłoni, które on sam nazywał ciosami z karata. Gdy poszedł do technikum, było jeszcze gorzej. Bardzo szybko zwrócił na siebie uwagę swoim dziecinnym zachowaniem. Z tego powodu dorobił się wśród rówieśników przezwiska idiota. On sam zresztą solidnie na taki pseudonim pracował. Podpuszczany przez innych chłopców, zaczepiał dziewczyny. Ciągnął je za włosy, łapał za piersi lub klepał po pośladkach. Często dopytywał, jakiego koloru mają na sobie bieliznę. Mówił im, że je kocha. Czasami proponował odbycie stosunku płciowego za pieniądze. Dziewczyny, które się go bały, uciekały przed nim w popłochu. Były jednak i takie, które próbowały mu się postawić, na przykład łapiąc go za krocze. Wtedy cała dotychczasowa odwaga uciekała z niego w tempie niemal błyskawicznym. Zawstydzony przez nie, uciekał i chował się po kątach. W takich chwilach stawał się nieśmiałym i wystraszonym nastolatkiem, unikającym bezpośredniego kontaktu z dziewczynami. Takie zachowanie nie mogło pozostać niezauważone przez jego kolegów. Śmiali się z niego oraz nazywali Karoliną Kotówną, oznajmiając wszystkim dookoła, że na pewno jest on osobą homoseksualną. Jego pewność siebie znacząco wzrosła, gdy po osiągnięciu pełnoletności wstąpił do ORMO, czyli Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. Od tego momentu dało się zauważyć zmianę nie tylko w jego zachowaniu, ale także w zainteresowaniach. Zapisał się do sekcji strzeleckiej Klubu Sportowego Krakowia. Tam pokazał wszystkim zupełnie inną twarz niż w szkole. Był lubiany przez kolegów i koleżanki z drużyny. Imponował poczuciem humoru. Na treningach wyróżniał się zaangażowaniem. Osiągał bardzo dobre wyniki na zawodach strzeleckich. Dziewczyny z klubu traktował z szacunkiem, we wszystkim im pomagał. Nikogo nie wyróżniał i sam też się nie wywyższał. Jego trener stawiał go innym zawodnikom za wzór. Wszyscy wiedzieli, że Karol kolekcjonował noże. Uwielbiał je. Miał ich kilkanaście. Niektóre zrobione były na zamówienie, według jego własnych projektów. Jego nietypowe hobby uważano za niegroźną ekstrawagancję młodego mężczyzny zafascynowanego wojskowością i bronią. Zarówno nauczyciele, jak i rodzice powtarzali, że nikomu przecież krzywdy nie robił. Nie wiedzieli jednak, że Karol Kot z prawdziwą pasją potrafił opowiadać swoim rówieśnikom o tym, jaką krzywdę można było zrobić innemu człowiekowi takimi nożami i co on sam mógłby nimi zrobić, a lista jego pomysłów wydawała się nie mieć końca. Opowiadałem im, w jaki sposób najłatwiej jest wydłubać komuś nożem oko, a jak wypruć flaki. Tłumaczyłem, w które miejsca na ciele człowieka da się łatwo wbić ostrze, aż po samą rękojeść, a w których się trzeba trochę namęczyć. Demonstrowałem też, jakie dźwięki można usłyszeć, przecinając ludzkie ciało. Jedni słuchali z zainteresowaniem, inni z wyraźnym obrzydzeniem. Ich strach mnie podniecał. Czułem się wtedy lepszy, mocniejszy od nich. Jednej z koleżanek zaproponował obcięcie nosa. Tak po prostu.
bo wydawał mu się stanowczo za duży. Swojemu koledze zwierzył się, że chętnie odciąłby mu kawałek nogi, a następnie zjadł ze smakiem. Przy kimś innym głośno zastanawiał się, jak wyglądałyby jego wnętrzności, gdyby rozciął mu brzuch i wydobył na wierzch wszystko to, co jego kolega miał w środku. Do niektórych podchodził z nożem w ręku i udawał, że im go wbija, głośno wtedy charcząc lub naśladując makabryczne odgłosy konania. Często złowieszczo się przy tym śmiał, czym wzbudzał w innych uczniach jeszcze większy strach. W zależności od jego nastroju, czasami w jego opowieściach zamiast noży pojawiał się ogień, benzyna, granaty lub sznur, który w przyszłości miał posłużyć mu do wieszania ludzi. Nikt nie brał jednak opowiadanych przez niego historii na poważnie. Ot, kolejne fantazje nieco szalonego nastolatka, który ciężko pracował na swój przydomek idiota. W międzyczasie dorobił się jeszcze kilku innych, takich jak Lolo Rozpruwacz, Lolo Capone, Krwawy Lolo, Lolo Wampir, Lolo Dusiciel, Lolo Benzyniak, Lolo Granatnik czy Lolo Erotoman. Słowo Lolo wzięło się w jego przypadku od Lolka, czyli zdrobnienia od jego imienia Karol. Szybko pojawiło się u niego nowe zainteresowanie. Tym razem truciznami. Dużo o nich czytał. Często przynosił do szkoły najróżniejsze substancje, zapewniając kolegów, że zaledwie kilka kropel zabiłoby ich w ciągu paru sekund. Widywano go także z tajemniczym białym proszkiem, który, jak uparcie przekonywał, był arsenem sodu. Po szkole uwielbiał strzelać do ptaków ze swojego sportowego karabinku, który dostał w prezencie od ojca. Amunicję wynosił z klubu strzeleckiego. Cieszył się tak wielkim zaufaniem swojego trenera, że ten często zostawiał go samego na strzelnicy. Pozbawiony jakiegokolwiek nadzoru, Karol wtedy sprzątał i czyścił broń, a tuż przed wyjściem chował do kieszeni swoich spodni ostre naboje. Reakcje na nie do końca normalne zachowanie tego młodzieńca były wśród jego rówieśników różne. Jedni bali się go panicznie, inni traktowali z mocnym przymrużeniem oka, traktując Karola po prostu jako klasowego błazna. Ale jednych i drugich łączyło jedno. Zwykle schodzili mu z drogi, jak ognia, unikając nawiązywania z nim jakiegokolwiek kontaktu. Danuta była inna. Starsza od niego od kilka lat zawodniczka tego samego klubu strzeleckiego lubiła Karola. Chyba jako jedyna. On ją też. I to tak bardzo, że czasami nazywał ją swoją dziewczyną. Ona pobłażliwie mu na to pozwalała, choć była to tylko zwykła koleżeńska znajomość, która opisana została w jednym z odcinków serialu dokumentalnego Telewizji Polskiej z cyklu Polscy Seryjni. Był spokojnym chłopakiem, dość mocno wycofanym, dlatego koledzy z klubu często mu dokuczali. Nie były to może jakieś bardzo dokuczliwe zaczepki, ale Karol mocno się nimi przejmował. Danuta, widząc, że reagował na nie bardziej niż inni, stawała w jego obronie. A ponieważ oboje mieszkali niedaleko siebie, zwykle wracali razem ze strzelnicy do domu. Z czasem Karol zaczął jej się zwierzać ze swoich najbardziej skrytych myśli. Tych zdradzonych tajemnic było tak wiele, a przy tym wszystkie tak absurdalne, że Danuta owszem, słuchała go, ale nie wierzyła w to, co jej mówił. Nie uwierzyła, gdy stwierdził, że ma schizofrenię lub psychopatię, bo przecież Karolek, jak go nazywała, nie wyglądał na wariata, o których czasami pisano w prasie. Nie uwierzyła, że gdy w dzieciństwie wyjeżdżał do rodziny na wieś, to za pozwoleniem miejscowych rzeźników podcinał gardła zwierzętom większym od niego. A potem, patrząc, jak powoli umierają na jego oczach, pił ich jeszcze ciepłą krew. Przecież jaki rzeźnik pozwoliłby takiemu delikatnemu chłopcu na takie nieludzkie praktyki? Nie miała także żadnych podstaw, aby wierzyć mu, gdy pewnego dnia pochwalił jej się, że w swoim życiu zabił już dwie osoby. Karolek okrutnym mordercą i sadystą? Nie, to przecież niemożliwe. Zawsze był w stosunku do niej taki grzeczny i miły. Owszem, świat pełen był zwyrodnialców, ale jej kolega na pewno się do nich nie zaliczał.
Jednak o ile jego opowieści nie robiły na Danucie żadnego wrażenia i zwykle kwitowała je głośnym śmiechem, to z czasem zaczęło niepokoić ją zachowanie Karola. Kochałem ją miłością platoniczną, nigdy nie skonsumowaną. Choć przyznam, że kilka razy próbowałem ją pocałować, nie pozwoliła mi. Raz zaproponowałem nawet odbycie stosunku, odmówiła. Czasami dzwoniłem do niej wieczorem z domu, mówiąc, że właśnie zabawiam się sam ze sobą, myśląc o niej. Odkładała wtedy słuchawkę, ale na następny dzień nie wracaliśmy już do tego tematu. Zwierzałem jej się ze wszystkiego, ale chyba nigdy mi tak naprawdę nie wierzyła. Kiedy opuścił się w nauce bardziej niż do tej pory, a dodatkowo stwierdził, że ma zamiar zrezygnować z matury, bo z jego głową jest źle, zmartwiła się. Już jakiś czas wcześniej zauważyła, że stał się markotny. Wyglądał na załamanego. Poradziła mu wtedy, aby udał się do poradni zdrowia psychicznego. Posłuchał i poszedł razem z nią. Doktor Pułtawska po krótkiej rozmowie przepisała mu witaminy. Odesłała do domu i kazała wrócić z matką. Jak się później okazało, Karol nigdy tam nie wrócił. Pierwsza czerwona lampka zaświeciła się w głowie Danuty, gdy po jednym z treningów zostali dłużej, aby jeszcze poćwiczyć strzelanie. Byli tam zupełnie sami. Nagle Lolo wycelował broń w jej głowę i śmiejąc się na głos, wystrzelił. Poczuła, jak przelatujący obok jej głowy pocisk musnął włosy. Choć chwilę później zaczął przepraszać, twierdząc, że był to tylko głupi żart, przeraziła się. Po raz pierwszy zaczęła się go bać. Wiedziała, że Karol był wyśmienitym strzelcem i że gdyby tylko chciał, trafiłby w jej głowę bez najmniejszego problemu. Ale żarty żartami. A co jeśli z jakiegoś powodu zadrżałaby mu ręka? Co jeśli któregoś dnia naprawdę skrzywdzi ją lub kogoś innego, lub siebie samego? Danuta za wszelką cenę starała się mu pomóc. Gdy witaminy przepisane przez psychiatrę okazały się niewystarczające, postanowiła zwrócić się do kogoś zupełnie innego. Gdzieś usłyszała, że niejaki ojciec Piotr Zakonnik z opactwa benedyktynów w Tyńcu ma niezwykły dar sprowadzania pogubionych życiowo młodych ludzi na dobrą drogę. Pod byle pretekstem namówiła więc Karola na kilkugodzinny spacer do Tyńca, położonego około 10 km od Krakowa. Zgodził się jej towarzyszyć, choć nie bez początkowych oporów. Po dotarciu na miejsce okazało się, że plan Danuty się nie powiódł. Zakonnik był nieobecny. Wracając do Krakowa, szli wzdłuż Wisły, wałem przeciwpowodziowym. Rozmawiali. Mówił głównie Karol o tym, ile przyjemności daje mu zadawanie bólu innym. O tym, jak chciałby zostać komendantem obozu koncentracyjnego i bezkarnie zabijać podległych mu więźniów. O tym, ile radości sprawia mu przyglądanie się umierającym na jego oczach zwierzętom. No i o tym, że mógłby ją teraz zabić, podcinając jej żyły, a później jej ciało wrzucić do Wisły, pozorując samobójstwo. Z każdym kolejnym kilometrem jego opowieści stawały się coraz bardziej sadystyczne. Nawet jeśli Danuta była przerażona tym, co wtedy słyszała, nawet przez sekundę nie dała mu tego odczuć. Gdy pytał, czy się z nim zgadza, przytakiwała. Gdy głośno się śmiał ze swoich makabrycznych żartów, śmiała się razem z nim. Zauważyła, że tego dnia był inny niż zwykle. Jego niespokojne spojrzenie zdradzało oznaki szaleństwa. Podniecenie w jego głosie zdawało się być większe niż wtedy, gdy dzwonił do niej wieczorem, aby oznajmić, że myśli o niej, będąc zupełnie nagim. Nagle przeszedł od słów do czynów. Rzucił się na nią i z ogromną siłą przewrócił na ziemię. Następnie przygniótł ją swoim ciężarem. Dopiero wtedy Danuta zauważyła, że w prawej dłoni trzymał nóż. Jego zimne jak lód ostrze przyłożył do jej gardła i patrząc prosto w oczy, z bardzo poważną miną oznajmił, że teraz ją zabije.
W tym momencie zaczęła się głośno śmiać. Co spowodowało u niej taką reakcję? Być może wciąż była przekonana, że to tylko szczeniactwo wygłupy młodszego kolegi. A może śmiech ten był tylko oznaką jej panicznego strachu? Tak czy inaczej, Karol nie spodziewał się tego. Jej zachowanie wytrąciło go z równowagi. Odrzucił nóż na bok i złapał ją za szyję. Zaczął dusić. Ale dziewczyna broniła się. Uderzyła go pięścią w głowę. Raz, później drugi. Wtedy ją puścił. W uzasadnieniu wyroku Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 14 lipca 1967 roku można przeczytać, że wstał, otrzepał zabrudzone spodnie i z charakterystycznym dla siebie nieco krzywym uśmiechem stwierdził, że to były tylko takie żarty. Aby pokazać mu, że nie czuje do niego urazy za ten nieodpowiedzialny wygłup, Danuta poprosiła go, aby zamiast do podcięcia jej gardła wykorzystał swój nóż do ścięcia dla niej kilku trzcin z szuwar nad Wisłą. Stanowczo odmówił, dodając, że nie może tego zrobić, ponieważ jego nóż służy wyłącznie do zabijania ludzi. Puścił w jej stronę oko. Kolejny mało śmieszny żart. Ale czy na pewno? Już nie było jej do śmiechu, tak jak wcześniej. Niby się z tego śmiała, ale chyba naprawdę ją wtedy przeraziłem. Widziałem ten strach w jej oczach. Później udawała, że moje wygłupy nie zrobiły na niej żadnego wrażenia. Następnego dnia próbowała mnie namówić, abym kolejny raz poszedł do psychiatry. Odmówiłem. Miałem już dość witamin w domu. Zresztą powiedziałem jej, że na moje leczenie i tak już było za późno. Mi już nic nie mogło pomóc. Karol już do psychiatry nie poszedł, ale Danuta czuła, że nie mogła tego tak zostawić. Nie miała się jednak do kogo zwrócić po radę lub pomoc. Punktem przełomowym stał się dla niej pewien dziwny sen, a w zasadzie koszmar, który przyśnił jej się w nocy z 14 na 15 kwietnia 1966 roku. Bardzo realistyczny, złowieszczy i przede wszystkim straszny. Nawet po kilkudziesięciu latach pamięta każdy jego szczegół. Opowiedziała o nim w serialu dokumentalnym Polscy Seryjni w odcinku poświęconym Karolowi Kotowi. Spotykają się na strzelnicy. Nagle Karol podchodzi do niej i z właściwą dla siebie zuchwałością w głosie oznajmia, że właśnie zabił człowieka. Jego wyznanie przeraża ją do tego stopnia, że nie może się nawet poruszyć. Potwornie zdruzgotana taką wiadomością pyta: Karol, kogo zabiłeś? On patrzy prosto w jej oczy i uśmiecha się złowieszczo. Dziewczynkę, 6 lat. Danuta odpowiada, że jeśli to prawda, to ona pójdzie na milicję. Że jeśli on tego nie zrobi, ona sama zgłosi jego zbrodnię. Przerażona wybiega ze strzelnicy. Nie ogląda się za siebie, ale czuje, że on ją goni. Próbując ją zatrzymać, najpierw rzuca w nią rozpalonymi ostrzami noży. Po chwili strzela do niej z karabinu, ale nie trafia. Obudziła się przerażona. Wyznanie Lolka, wypowiedziane we śnie, przestraszyło ją znacznie bardziej niż te, które wypowiadał na jawie. Jeszcze tego samego dnia, przeglądając jedną z gazet, natrafiła na wstrząsający artykuł. Wczoraj około godziny 14 przy ulicy Sobieskiego w Krakowie napadnięta została 8-letnia Małgorzata P. Dziewczynka wyszła z mieszkania, aby wyjąć korespondencję ze skrzynki pocztowej. W bramie kamienicy nieznany sprawca zadał dziecku kilkanaście ciosów ostrym narzędziem, po czym zbiegł. Ciężko ranną dziewczynkę przewieziono do szpitala w Nowej Hucie, gdzie przeszła operację. Jej stan rokuje nadzieję poprawy zdrowia. Podświadomie czuła, że to on jest poszukiwanym wampirem. Nie miała na to jednak żadnych dowodów. Czy milicjanci uwierzą, że do swojej zbrodni przyznał jej się we śnie? Czy raczej pomyślą, że zwariowała? A może wszystkie jego wcześniejsze wyznania także jej się przyśniły? Kilka godzin później spotkała się z Karolem. Opowiedziała mu o swoim śnie. W żaden sposób nie zareagował. Gdy się rozstawali, powiedział tylko pod nosem,
że już nie będzie więcej zabijał. Później przyszedł do jej domu, przyniósł nóż i poprosił o jego przechowanie. Nic więcej nie chciał powiedzieć, wzięła i o nic nie pytała. O jego zwrot poprosił w pierwszym dniu matur. Oddała, choć nie uwierzyła, że to dla kolegi, który wyjeżdża na biwak. Bardzo długo się wahała. Zastanawiała się, co powinna zrobić. W końcu podjęła jedną z najważniejszych decyzji w swoim dotychczasowym życiu. Poszło na milicję. Wychodząc z domu, nie zauważyła, że tuż za nią, w bezpiecznej odległości, szło dwóch mężczyzn. Gdy zniknęła wewnątrz komisariatu, zatrzymali się. Czekając na nią, zapalili po papierosie. Nie zdawała sobie wówczas sprawy, że już od jakiegoś czasu każdy jej krok był bacznie obserwowany przez członków grupy śledczej. Podobnie jak Karola, który w toku ich śledztwa został wytypowany jako jeden z potencjalnych podejrzanych. Kilka tygodni wcześniej milicjanci odwiedzili go w domu i skonfiskowali wszystkie jego noże. Na trop kota milicjantów naprowadziła psychiatra dr Pułtawska. Tuż po ataku na 8-letnią Małgosię, lekarka przypomniała sobie 20-latka zafascynowanego krwią i śmiercią. Nie wykazującego żadnych emocji, gdy opowiadał o bólu i cierpieniu. I który podczas zwykłego spaceru zaatakował nożem swoją jedyną koleżankę. Kobieta oznajmiła śledczym, że do listy podejrzanych powinni dopisać Karola Kota. Tak też zrobili. Zaczęli go nie tylko sprawdzać, ale i śledzić. Jego i Danutę. Po zbadaniu jego noży byli już niemal pewni, że to on jest wampirem z Krakowa. Zgadzał się rysopis sprawcy, podany zarówno przez świadków, jak i ofiary, które przeżyły jego ataki. Rozmiar niektórych noży oraz ich kształt pasowały do narzędzi zbrodni, których nigdy nie odnaleziono. Praktycznie mieli wszystko, co tylko było im potrzebne, aby go aresztować. Jednak tego nie zrobili. Postanowili jeszcze zaczekać. I mieli ku temu bardzo racjonalny powód. Współpracujący z milicją eksperci medyczni twierdzili, że poszukiwany sprawca mógł być człowiekiem chorym psychicznie, a jako osoba niepoczytalna, przy odrobinie szczęścia, mógłby uniknąć odpowiedzialności za zbrodnie. Ale Karol pilnie przygotowywał się do matury. Jeśli to rzeczywiście on był zabójcą, a zdałby egzamin dojrzałości pomyślnie, wtedy jego potencjalny obrońca miałby spore trudności w wykazaniu przed sądem, że jego klient faktycznie był niepoczytalny. Milicjanci nie chcieli dla wampira ciepłego łóżka w szpitalu psychiatrycznym. Zamiast tego szykowali mu szubienicę. Dlatego, aby uśpić jego czujność, oddali mu nawet zarekwirowane wcześniej noże. Co było równoznaczne z tym, że definitywnie skreślili go z listy podejrzanych. Tak jednak nie było, bo w całkowitej tajemnicy śledzili każdy jego krok. Kiedy oddali mi w końcu moje noże, byłem już wtedy całkowicie przekonany, że nic na mnie nie mają. Bo co mogli znaleźć? Przecież zawsze byłem czujny i ostrożny. Nie popełniałem błędów. Przede wszystkim od razu uciekałem z miejsca ataku. Później zachowywałem się tak, jak gdyby nic się nie stało. Zresztą nawet jak komuś mówiłem o tym, co zrobiłem, to i tak nikt mi nie wierzył. Nikt mu nie uwierzył, poza milicją. Członkowie siedemnastki pracowali bez przerwy. W swoich domach rodzinnych byli tylko gośćmi. Skrzętnie zbierali każdy najmniejszy fragment tej układanki. Dopasowywali do siebie elementy. Nie mieli może twardych dowodów, ale wszystkie poszlaki wydawały się układać w jedną całość. 20-letni Karol Kot pasował do profilu stworzonego przez milicyjnych ekspertów. Był młody, podobny do sprawcy przedstawionego na portretach pamięciowych. Praktycznie nie rozstawał się ze swoimi nożami. Wszyscy, którzy go znali, potwierdzali, że przejawiał ogromną fascynację krwią i śmiercią. Marzył o zadawaniu ludziom bólu i cierpienia. Marzył o zabijaniu. Dwóm swoim kolegom zaproponował założenie morderczej spółdzielni. On miałby być jej szefem. Razem porywaliby piękne dziewczyny. Następnie je gwałcili na specjalnych orgiach.
Na koniec zabijaliby swoje więźniarki i ćwiartowali ich ciała. Jego koledzy bez wahania się zgodzili. Później śmiali się razem z nim, gdy im opowiadał o najbardziej makabrycznych szczegółach planowanej działalności. Uważali to za wyśmienity żart. Nie wiedzieli tylko, że on wcale nie żartował. Zeznanie złożone przez jego starszą koleżankę tylko umocniło milicjantów w przekonaniu, że wytypowali właściwą osobę. W końcu zapadła najważniejsza decyzja. Pójdą po niego. Dzień aresztowania wyznaczono na 1 czerwca, w Dzień Dziecka. Jakże symbolicznie, biorąc pod uwagę, że dwie ostatnie jego ofiary były właśnie dziećmi. Do drzwi mieszkania kotów w kamienicy przy ulicy Meiselsa ubrani po cywilnemu milicjanci przybyli z samego rana. Byli uzbrojeni i gotowi na wszystko. Podczas wcześniejszej odprawy uzgodnili, że w razie jakiegokolwiek oporu ze strony podejrzanego będą strzelać tak, aby zabić. Założyli, że może być uzbrojony w noże. Nie zamierzali pozwolić mu na to, aby zrobił jakąś krzywdę członkom własnej rodziny lub im samym. Wiedzieli, że oprócz Karola w domu była jeszcze jego matka i młodsza siostra. Ojciec wyszedł do pracy godzinę przed ich przybyciem. Zapukali do drzwi w sposób typowy dla zdeterminowanych milicjantów. Raz, drugi i trzeci. Nikt im nie otworzył. Nikt też nie kazał im poczekać ani wejść. Nawet po wykrzyczeniu przez nich znanej wszystkim komendy „otwierać, milicja!”, wewnątrz mieszkania panowała grobowa cisza. Aby nie prowokować podejrzanego do gwałtownego zachowania, postanowiono zrezygnować z siłowego wejścia do środka. I tak nie mógł już im uciec, więc nie chcieli ryzykować. Gdyby wpadł w panikę i wziął matkę lub siostrę jako zakładnika, sprawa jego aresztowania niepotrzebnie by się tylko skomplikowała. Dlatego postanowiono ściągnąć z pracy do mieszkania głowę rodziny. Około godziny 8:30 milicyjny radiowóz przywiózł mężczyznę prosto z jego zakładu pracy. Pan Kot był wyraźnie zszokowany obecnością funkcjonariuszy przy drzwiach jego mieszkania oznaczonego numerem 7. Choć stanowczo domagał się od nich jakichkolwiek wyjaśnień, nie uzyskał żadnej odpowiedzi. Kazano otworzyć mu drzwi swoim kluczem. Tak też uczynił. Wtedy milicjanci wycofali go na klatkę schodową, a sami weszli do środka. Wszyscy domownicy byli wyraźnie zaskoczeni tą niezapowiedzianą wizytą. Matka podejrzanego twierdziła, że nie słyszała pukania do drzwi. Jej córka była przestraszona, ale syn zachowywał spokój. W milczeniu obserwował, jak milicjanci przeszukiwali jego pokój. Wyjmowali z różnych miejsc kilkanaście noży. Wszystkie zostały starannie zabezpieczone, podobnie jak znaleziony karabinek sportowy, amunicja oraz pojemniki zawierające tajemniczy biały proszek. Karol twierdził, że nie ma nic do ukrycia. Noże kolekcjonuje. Naboje wykorzystuje podczas ćwiczeń w klubie strzeleckim, a truciznami interesuje się od dawna, ponieważ jest wielkim pasjonatem broni wszelkiego rodzaju. Wydawało się, że na wszystko ma gotową odpowiedź. Poprosił nawet milicjantów o jak najszybsze wyjaśnienie tego nieporozumienia, ponieważ złożył już papiery do szkoły oficerskiej i nie chciał się spóźnić na mający się odbyć w tym dniu egzamin wstępny. Najpierw zabrali mnie do komendy miejskiej, a później zamknęli w areszcie. Próbowali nakłonić mnie do przyznania się, ale byli dla mnie bardzo mili. Częstowali mnie nawet słodyczami i owocami, wszystkiego się jednak wyparłem. Wtedy pokazali mi zeznania Danusi. Powiedziałem im, że to wszystko nieprawda, że albo to sobie wymyśliła, albo cnota jej uderzyła na mózg. Pewnie liczyli na to, że się w końcu załamie i do wszystkiego przyznam. Chyba nie spodziewali się, że byłem aż tak twardy. Brak dowodów rzeczowych, brak przyznania się do winy. Na starannie wyczyszczonych nożach nie znaleziono śladów krwi. To skutecznie zmniejszyło szanse na udowodnienie mu winy. Karol Kot uparcie trzymał się swojej wersji, a na niewygodne dla niego pytania po prostu nie odpowiadał.
Wiedział, że nie mogli go przecież przetrzymywać w nieskończoność. Wcześniej czy później muszą go wypuścić. Nie zdawał sobie jednak sprawy, że śledczy mieli jeszcze asa w rękawie, a w zasadzie dwa. Do aresztu sprowadzono dwie kobiety, które szczęśliwie przeżyły atak wampira. Co więcej, zapamiętały jego twarz i gotowe były wziąć udział w zaplanowanym okazaniu. W piątkowe popołudnie 1 lipca na plac spacerowy milicyjnego aresztu przy Komendzie Miejskiej Milicji Obywatelskiej wyprowadzono 4 aresztantów. Wśród nich był także Karol. Wszyscy byli w podobnym wieku, mniej więcej tego samego wzrostu i wagi, ubrani w te same więzienne stroje. Kazano im stanąć pod przylegającym do spacerniaka murem. 4 mężczyzn posłusznie wykonało każdą komendę stojącego przy nich oficera milicji. Odwrócili się najpierw w lewo, później w prawo. Następnie każdy z nich przebiegł kilka metrów, zasłaniając twarz kołnierzem bluzy. Na koniec stanęli twarzą do muru. Ich wszystkie ruchy bacznie obserwowała siedząca na ławeczce kobieta. Na znak milicjanta wstała i podeszła bliżej. 48-letnia Helena, zaatakowana 21 września 1964 roku w przedsionku kościoła Sercanek na ulicy Garncarskiej, dość długo się wahała. W końcu wskazała palcem na Karola Kota, dodając, że to ten bydlak ją napadł i że poznała go po jego ruchach. Milicjant podziękował jej, a aresztantów odprowadził do ich cel. Po drodze, niby od niechcenia, ostrzegł Karola, że jeśli wszyscy świadkowie rozpoznają go z taką pewnością, to sąd skaże go na śmierć, nawet bez jego przyznania się do winy. Ten celowy zabieg przyniósł spodziewany efekt. Kot stracił swoją pewność siebie. Przestał być zuchwałym młodzieńcem, chętnie rozmawiającym z milicjantami. Wyraźnie zamknął się w sobie, choć nadal nie przyznawał się do popełnienia zbrodni. Wszystko zmieniło się kilka dni później, gdy na podobnym okazaniu pojawiła się kolejna ofiara wampira. 78-letnia Franciszka nigdy nie odzyskała pełnej sprawności po ataku z 23 września 1964 roku. Mocno przygarbiona, poruszała się z wielkim trudem, podpierając się drewnianą laską. Ona także, podobnie jak wcześniej Helena, nie miała żadnych wątpliwości. Długo i dokładnie przeglądała się z bliska wszystkim aresztantom. Kilka razy zdjęła z nosa swoje okulary, by za chwilę znów je założyć. Każdemu z mężczyzn patrzyła głęboko w oczy. W końcu wyciągnęła przed siebie laskę i jej końcem wskazała na kota. Wtedy pękł, nie wytrzymując napięcia, które gromadziło się w nim od czasu pierwszego rozpoznania. Głośno się zaśmiał, bezczelnie i ironicznie. Chwilę później, z wyczuwalną drwiną w głosie, zaczął grozić starszej, schorowanej kobiecie. Dobrą ma pani pamięć, jak na taką starą prókwę. Niech pani podejdzie tu do mnie bliżej. To z pani resztę tej starczej krwi spuszczę. Jednak już po chwili uspokoił się. Swoje następne słowa skierował do obecnej podczas okazania pani prokurator. Mówił głośno i szybko, ostrym, niemal żołnierskim tonem. Mam już tego dość, wystarczy już. To wszystko nie na moje stargane nerwy. Proszę o jak najszybsze przesłuchanie mnie. Chcę złożyć ostateczne wyjaśnienia. Spełniono jego prośbę. Podczas następnego przesłuchania Karol przyznał się do popełnienia wszystkich zarzucanych mu zbrodni, a nawet dołożył kilka innych, o których do tej pory milicjanci nie mieli zielonego pojęcia. Opowiedział śledczym, że po tym jak we wrześniu 1964 roku zmarła jego trzecia ofiara, 86-letnia Maria, a o grasującym w Krakowie wampirze zrobiło się głośno w prasie, postanowił zmienić swoją taktykę uśmiercania ludzi. Nóż zamienił na truciznę. Zdobył fiolkę arsenianu sodu. Dużo czytał na temat działania tej trucizny. W końcu postanowił ją przetestować. Najpierw na sobie. Oczywiście w bezpiecznej, jego zdaniem, dawce. Bardzo szybko zaczął boleć go żołądek i mięśnie, zwłaszcza nóg. Miał zaburzenia jelitowe.
Przekonał się, że trucizna działa drażniąco na śluzówki przewodu pokarmowego. Chcąc spotęgować jej działanie, odparował wodę z uwodnionego arsenianu sodu poprzez podgrzanie go nad gazem. Następnym jego krokiem było uśmiercenie za pomocą tej trucizny jak największej liczby zupełnie przypadkowych osób. W tym celu wsypał arsenian sodu do butelek z piwem, które zostawiał w widocznych miejscach, głównie w bramach kamienic. Później z ukrycia obserwował te miejsca, cierpliwie czekając, aż ktoś połakomi się na darmowe piwo. Ku jego wielkiej rozpaczy nikt taki się nie znalazł. Truciznę wsypywał także do przypraw i butelek z octem, stojących na stolikach kilku restauracji. Przez kilka następnych dni przeszukiwał ukazujące się gazety w poszukiwaniu jakiejkolwiek wzmianki o śmiertelnym zatruciu restauracyjnych gości, ale i w tym przypadku szczęśliwie nikt nie ucierpiał. To, jak wielkie szczęście mieli wtedy ludzie, potwierdzili podczas późniejszego procesu biegli. Wykazali oni przed sądem, że dawki arsenianu sodu odmierzane starannie przez kota zdecydowanie byłyby dla każdego człowieka śmiertelne. Gdy nie udało mu się zostać trucicielem, postanowił zostać podpalaczem. Na swój cel wybrał piwnicę. Pożary wzniecał, podpalając rozpuszczalnik, którym oblewał znajdujące się w piwnicach śmieci, gazety czy deski. Miał nadzieję, że w tych pożarach zginie jak najwięcej osób. Raz podpalił nawet drewnianą toaletę przy strzelnicy klubu sportowego, którego był członkiem. Gdy i ta metoda zabijania przypadkowych ludzi nie zadziałała, Karol postanowił wrócić do sprawdzonego już sobie sposobu – do noża. Był początek 66 roku. Pierwszymi jego ofiarami miały się stać koleżanki ze strzelnicy. Te, które denerwowały go najbardziej. Przez ponad miesiąc śledził je, ale nigdzie nie mógł znaleźć odpowiedniego miejsca do ataku. 13 lutego jego potrzeba zabijania była już tak ogromna, że nie mógł dłużej czekać. Choć było wtedy zimno i mglisto, z samego rana udał się na kopiec Kościuszki. Tam na jego drodze stanął 11-letni Leszek. Gdy upewniłem się, że oprócz nas nikogo więcej nie było w pobliżu, lewą ręką przyciągnąłem go do siebie, a prawą, uzbrojoną w nóż, zadałem mu kilka ciosów, głównie w okolice nerek i łopatek. Nawet nie wiem, ile dokładnie razy go dźgnąłem. Po kilku uderzeniach poczułem, jak jego ciało wiotczeje i usuwa mi się z rąk. Dopiero wtedy go puściłem. Palcem wytarłem krew z ostrza i z wielką przyjemnością ten palec oblizałem. Smakowała mi. Karola Kota poddano badaniom psychiatrycznym. Zdania lekarzy były podzielone. Jedni uważali go za osobę niepoczytalną, która powinna zostać zamknięta w szpitalu. Inni przekonywali, że był jak najbardziej normalny, że doskonale zdawał sobie sprawę z tego, co robił, że owszem, był sadystą i psychopatą, ale nie człowiekiem chorym psychicznie i że zgodnie z polskim prawem mógł stanąć przed sądem, oskarżony o popełnienie 2 morderstw i 10 usiłowań. Wliczono w to wszystkie próby otrucia przypadkowych osób oraz 4 zbrodnicze podpalenia. W końcu zapadła decyzja, na którą wszyscy czekali. Uznano, że oskarżony jest na tyle zdrowy psychicznie, że może odpowiadać za wszystkie przestępstwa, które z taką gorliwością popełniał przez ponad 1,5 roku. Jego proces rozpoczął się w maju 67 roku, a informacja o tym wydarzeniu pojawiła się we wszystkich krakowskich dziennikach. Opinia publiczna domagała się natychmiastowego skazania wampira na śmierć. Chętnych do udziału w rozprawach było znacznie więcej niż dostępnych miejscówek. Karol Kot podczas procesów powtórzył swoje przyznanie się do winy. Był już jednak zupełnie innym człowiekiem niż podczas wcześniejszych przesłuchań. Pewny siebie, arogancki, szyderczy. Ostentacyjnie szydził ze świadków oskarżenia. Uśmiechał się do dziennikarzy. Machał obecnym na sali sądowej członkom rodzin swoich ofiar.
Gdy zeznawały kobiety, które szczęśliwie przeżyły spotkanie z oskarżonym, głośno poprawiał je, kiedy tylko uznał, że zniekształciły jakieś drobne szczegóły jego ataków. Dwa miesiące później, w lipcu 1967 roku, proces dobiegł końca. Przesłuchano łącznie 64 świadków. Zapoznano się z wieloma opiniami biegłych. Karol Kot został uznany winnym wszystkich zarzucanych mu czynów i skazany na karę śmierci przez powieszenie, a także utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Uzasadniając wyrok, sędzia powiedział: zbrodnicze czyny, jakie oskarżony popełnił, wskazują jasno, że jest on groźniejszy od dzikiej bestii, ponieważ obdarzony jest rozumem. Jego życiorys pisany był męczeństwem, cierpieniem i krwią niewinnych ofiar. Życiorys ujawniający cechy okrucieństwa i narastającego chłodu uczuciowego. Życiorys, którego treścią było zabijanie, niszczenie, podpalanie i trucie. Oskarżony urodził się na nieszczęście ludzi, na swoje własne i swoich bliskich. Wyrok uspokoił społeczeństwo domagające się głowy wampira, ale tylko na 3 miesiące. Obrońcy złożyli apelację. W listopadzie 1967 roku Sąd Najwyższy uznał, że słusznie Karol Kot został uznany winnym, ale złagodził jego wyrok z kary śmierci na dożywotnie pozbawienie wolności. Sędziowie argumentowali to młodym wiekiem oraz faktem, że nie był on osobą w pełni zdrową psychicznie. Prokurator generalny nie złożył jednak broni. Wystąpił do Sądu Najwyższego o rewizję nadzwyczajną, twierdząc, że zbyt łagodnie potraktowano zbrodniarza, u którego nie ma absolutnie żadnych szans na jakąkolwiek resocjalizację. Szala znów przechyla się w drugą stronę. W marcu 1968 roku Sąd Najwyższy, w całkowicie innym składzie niż poprzednio, przychyla się do wniosku prokuratury. Karol Kot został skazany na śmierć ponownie. Rada Państwa nie skorzystała z przysługującego jej prawa łaski. Wyrok wykonano 16 maja 1968 roku. W ramach ostatniego życzenia niespełna 22-letni wampir z Krakowa poprosił o szklankę wody, papierosa oraz możliwość napisania listu pożegnalnego do rodziców. Spełniono wszystkie jego prośby. Krótko przed 19:00 napięty sznur, zakończony pętlą, wymierzył mu sprawiedliwość. Po 20 minutach obecny podczas egzekucji lekarz więzienny stwierdził zgon. Niedługo później ciało młodego mordercy spoczęło w grobie. Nigdy niczego nie żałowałem. Żalu też nie czułem, wyrzutów sumienia nie miałem. Gdybym tylko mógł, pewnie mordowałbym dalej. Cieszyła mnie moja robota. Krew, cierpienie, śmierć. To było moje przeznaczenie. W chwili, gdy popełniałem swoje zbrodnie, nie myślałem o karze. Dopiero w sądzie zdałem sobie sprawę, że mój los został tak naprawdę przesądzony już w chwili pierwszego mordu. Już po procesie ktoś zapytał mnie, co powiedziałbym tym, których zabiłem, gdyby nagle stanęli przede mną. Odpowiedziałem, że już wkrótce osobiście się z nimi spotkam. Wtedy sobie z nimi porozmawiam. Tu na ziemi nie miałem z kim pogadać. Źródła wykorzystane do stworzenia materiału. Książka Bogusława Sygita, Kto zabija człowieka, wydana w Warszawie przez wydawnictwo prawnicze w roku 1989. Książka Andrzeja Snopkowskiego, Trzy wyroki, wydana w Krakowie przez Krajową Agencję Wydawniczą w roku 1982. Książka Przemysława Semczuka, M jak morderca, Karol Kot, wampir z Krakowa, wydana w Warszawie przez Świat Książki w roku 2019. Książka Krzysztofa Jakubowskiego, Kraków pod ciemną gwiazdą, warszawskiego wydawnictwa Agora z roku 2016. Film dokumentalny Był sobie chłopiec z roku 2008, wyemitowany na kanale Discovery. Film dokumentalny Polscy seryjni, Karol Kot z roku 2022, wyprodukowany przez Telewizję Polską. Film dokumentalny Archiwum zbrodni, Wampir z Krakowa z roku 2015, wyprodukowany przez Telewizję Polską.
Artykuł Komunikat Komendy Miejskiej MO, opublikowany w gazecie Dziennik Polski 10 października 1964 roku. Artykuł W niedzielę pod Kopcem Kościuszki zamordowany został 11-letni chłopiec, opublikowany w gazecie Dziennik Polski 15 lutego 1966 roku. Artykuł Społeczeństwo pomaga milicji w toczącym się śledztwie, opublikowany w gazecie Dziennik Polski 16 lutego 1966 roku. Artykuł Trwa śledztwo w sprawie morderstwa 11-letniego chłopca, opublikowany w gazecie Echo Krakowa 16 lutego 1966 roku. Artykuł Manifestacyjny pogrzeb zamordowanego chłopca, opublikowany w gazecie Dziennik Polski 17 lutego 1966 roku. Artykuł W jakich okolicznościach został zamordowany 11-latek, opublikowany w gazecie Echo Krakowa 18 lutego 1966 roku. Artykuł 8-letnia dziewczynka ofiarą zbrodniczego napadu, opublikowany w gazecie Echo Krakowa 15 kwietnia 1966 roku. Artykuł 8-letnia Małgorzata P. powraca do zdrowia, opublikowany w gazecie Echo Krakowa 16 kwietnia 1966 roku. Uzasadnienie wyroku Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 14 lipca 1967 roku. Wystąpili Krzysztof Plewakosz-Czerbiński, Diana Giurow, Mikołaj Gronet, Marcin Myszka. Opracowanie i scenariusz Łukasz Włodarski. Realizacja Marcin Myszka.